W poprzedniej aukcji udało się zebrać ponad 2000 tysiące złotych. Teraz kwota jest trzykrotnie większa. Ponad 6,5 tysiąca złotych zasili konto Społecznego Komitetu Budowy Posągu Józefa Piłsudskiego. Najwięcej, bo 850 złotych zapłacono za pisma wybrane Józefa Piłsudskiego z 1936 roku. Darkczyńcy na aukcję przekazali wiele cennych i zabytkowych przedmiotów, m.in. monety, części wyposażenia żołnierzy, milicji, przedmioty użyteczne i wiele innych. Komitet Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego potrzebuje około 100 tysięcy złotych. Pomnik ma być odsłonięty podczas uroczystości 11 listopada w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości.